Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Romualdem Schildem. Część pierwsza. Pomysł na archeologię. Już pisałem to w paru miejscach i opowiadałem w paru miejscach. I jeszcze raz powtórzę, wszystko zawdzięczam komunizmowi. Stałem się archeologiem z powodu komunizmu. Braku wtedy, jak sądziłem, braku innej możliwości pracy, czy też zdobycia wykształcenia, jak tylko w archeologii. I dlaczego tak było? Moi rodzice byli właścicielami majątków ziemskich, które zostały najpierw w 1939 roku skonfiskowane przez Rosjan, potem w 1941 przez Niemców, a potem w 1944 przez władzę ludową. Ojciec brał udział w I wojnie światowej, potem w wojnie bolszewickiej, najpierw w 4 pułku huzarów, jako ochotnik w I wojnie światowej, potem w Legionie Puławskiego, w 1 pułku Łanów Krachowieckich, brał udział w bitwie pod Krachowcami, a potem od samego początku, w 1918, od początku formowania się 14 pułku Łanów, był 14 pułku Łanów i przeszedł całą wojnę bolszewicką z bardzo wieloma odznaczeniami, krzyżem Virtuti Militari, 4 krzyżami walecznych, krzyżem niepodległości i wielu innymi odznaczeniami. Oczywiście po wojnie straciliśmy wszystko, w czasie wojny straciliśmy wszystko i po wojnie zaczynaliśmy, ojciec zmarł w 1941, moja matka wyszła drugi raz za mąż, a potem trzeci. I no, żyliśmy, no nie powiem, że w nędzy, ale na granicy ubóstwa. Bywali u mnie moi koledzy, którzy potem stali się członkami ZMP, no ale w domu słyszeli różne rzeczy, które powodowały, że uznali mnie w końcowym momencie mojej nauki szkolnej za wroga klasowego. Chodziłem do gimnazjum Batorego, zupełnie niezłego jak na owe czasy, które potem zostało zmienione na TPD-10, no ale to jest bez znaczenia. Otóż, może nie wszyscy wiedzą, ale w tym czasie obowiązywała opinia organizacji młodzieżowej jako załącznik do papierów do podania o przyjęcie na uniwersytet. No i ta opinia, którą ja dostałem, była miażdżąca. Z tym, że ja oczywiście tej opinii nie czytałem, bo ona była tajna. Ale mój kolega, który potem był bardzo wybitnym i jest bardzo wybitnym, no nazwijmy to artystą, członek ZMP, powiedział mi, no Romek, byśmy oglądali taką książeczkę, co się stało z absolwentami Batorego, jaką drogę życiową obrali. No i tam jeden poszedł na medycynę, drugi studiował na Politechnice, trzeci na gdzieś indziej. No i przeglądaliśmy wspólnie tęże książeczkę i on mi powiada, Romek, no ale ty nigdzie nie pójdziesz. No to ja już wiedziałem, że muszę mieć papiery marne. I moja kuzynka, która się o tym dowiedziała, powiedziała, słuchaj, spróbuj iść na archeologię. Archeologia nie jest, na medycynę nie ma szans, bo trzeba było mieć dobre umocowania polityczne, żeby się na... Ja lubiłem historię i nawet byłem niezły z historii, ale ponieważ nie byłem członkiem ZMP, to nie mogłem mieć więcej niż 4, ale miałem te 4 z historii i bardzo miłego, dobrego nauczyciela, profesora gimnazjalnego, czy licealnego, jak wtedy to było. Na historię nie pójdziesz, nie masz szans, spróbuj archeologię. Złożyłem papiery na Uniwersytet Warszawski. No i wtedy obowiązywały egzaminy wstępne. Poszedłem na ten egzamin wstępny i wszystko szło w zasadzie dobrze.
poza nauką o Polsce i świecie współczesnym. W którym to egzaminie, poza pracownikiem naukowym, oczywiście najważniejszą rolę odgrywał czynnik społeczny. To jest kolega, który, no student, który był przewodniczącym organizacji młodzieżowej, czy też wysoką osobą w tej hierarchii tamtejszej. To był rok 53, tuż po śmierci Stalina i taki w zasadzie szczyt stalinizmu w Polsce. I tenże czynnik społeczny, no ja się bardzo przygotowałem do tego. Tuż przed egzaminami został opublikowany plan sześcioletni ZSRR rozwoju przemysłowego, więc ja się nauczyłem wszystkich cyfr na pamięć. To jest produkcji stali w poszczególnych latach i tak dalej, i tak dalej. Zbiorów zboża. I to była, no sądziłem, że to o takie rzeczy będę pytany. Natomiast tu się mocno zawiodłem na samym początku, bowiem kolega, student, czynnik społeczny, zapytał mnie, tam parę pytań takich ogólnych, ja na nie jako taka odpowiedziałem, a potem powiedział mi tak, proszę pana, proszę mi podać skład biura politycznego Partii Komunistycznej na Malajach. No ja oczywiście nie miałem zielonego pojęcia. I jeszcze parę podobnych pytań, widziałem, że to już w zasadzie koniec, że jestem tuż przed dwójką. Ale pracownik naukowy, już nie pamiętam, czy to był docent, czy to był profesor, ale myślę, że docent, który widział tę moją próbę utopienia, powiada, a proszę pana, a może nam pan powie o ostatnim planie sześcioletnim ZSRR, o produkcji przemysłowej. No i zadał mi kilka pytań, na które ja odpowiedziałem świetnie. I wtedy powiedział, no to my już dziękujemy. No i tutaj już wiedziałem, że nie przepadłem, dostałem trójczynę z tego. Nie dostałem się z powodu braku miejsc w Warszawie. Natomiast miałem kuzyna adiunkta na Politechnice Wrocławskiej. I on powiedział, Romek, przyjedź do Wrocławia. Tu się otwiera archeologia, wtedy to się nazywało Historia Kultury Materialnej. Otwiera się na Uniwersytecie Wrocławskim Historia Kultury Materialnej, jest rekrutacja na pierwszy rok. Wiem, że jest mało studentów, to znaczy mało chętnych, przyjedź i spróbuj. Ja wziąłem zaświadczenie, że zdałem i nie zostałem przyjęty z powodu braku miejsc. No i zostałem coś w rodzaju przyjęcia. Mianowicie zacząłem chodzić na wykłady. Były wolne miejsca, przyjęto sporo. Kilkunastu nas było osób i w zasadzie już czułem się prawie studentem, no ale przyszedł moment, kiedy dziekanat Wydziału Historyczno-Filozoficznego, wtedy to się chyba tak ten wydział nazywał, sekretarka powiada, a proszę pana, no nie, będzie pan musiał sprowadzić papiery. Ja sprowadziłem te papiery, znaczy sprowadziłem. To się pisało do Warszawy, Warszawa przysyłała papiery bezpośrednio do dziekanatu. No, jakiś czas po tym, jak dowiedziałem się, że papiery przyszły, idę do dziekanatu, a pani sekretarka mówi, proszę pana, no jest tak, że pańskie papiery są w tej chwili u delegata Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i on zadecyduje, czy pana przyjąć, czy nie. No, sprawa, myślałem, że już koniec tego wszystkiego, to znaczy, że mnie nie przyjmą. No ale była taka dość sytuacja dziwna, bo w zasadzie miejsca były. Ja zacząłem chodzić i no jaki powód, żeby mnie nie przyjąć. Bruk klasowy, no to nie bardzo się pisało nawet wtedy w książkach. W każdym razie w stosunku do młodzieży, która się urodziła, przecież ja się urodziłem tuż prawie przed wojną. I przyjęto mnie.
Ja po pierwszym semestrze przeniosłem się do Warszawy na uniwersytet, bo zmiana miejsca, bo formalnie wtedy był taki rejonizacja studentów. Mianowicie w zasadzie powinno się było chodzić do tego samego uniwersytetu, do miasta, czy też województwa, gdzie się mieszkało. Myśmy mieszkali w Warszawie. No i zostałem przyjęty. No i skończyłem te studia.